Siema, z tej strony Trisus. W dzisiejszym odcinku w końcu powraca wasza ulubiona seria na tym kanale, ponieważ dzisiaj będziemy prankować panią Frost zupełnie nowymi prankami, które na pewno sprawią, że będzie ona na nas bardzo zła. Ale to, że się drze, to nie jest zupełnie nic nowego, więc słuchajcie, ostatnio zabrała mi naprawdę bardzo dużo słodyczy i w jej śmietniku są dowody zbrodni, więc to będzie moja zemsta. Dzień dobry, witam was serdecznie, moi drodzy uczniowie, na kolejnej lekcji w kolejnym dniu. Dzisiaj postanowiłem się nie stresować, nie przejmować i nie tracić cierpliwości. O, to ja se rogala zjem, proszę panią. Nie tracić cierpliwości, na spokojnie. Pani się nie denerwuje. On tylko zje, on jest głodny. On jest głodny. A sobie... Oddaj! Dziękuję bardzo. I co pani z tym zrobi? Ja nie będę w żadnym przypadku się denerwowała. Nie można jedzenia wyrzucać, proszę pani. To... A teraz tak. Proszę liczyć do trzech. Ja się odwrócę do tablicy i zacznę liczyć do 10. Wy to piszcie. Raz. W razie czego odwróć jej uwagę. Dobra. Dawajcie. Ja wstałem tylko na chwilę, bo wie pani co, ogólnie jest taka sprawa z tym moim nieprzygotowaniem. Bo ja chciałem zgłosić, ale to... bo ja nadrobię to wszystko, ja to nadrobię. Dobrze? Nie ma problemu, powiedz mi coś jeszcze, no. Jakby jutro przyniosę całą pracę do szkoły. Chodź tu, nie skończyliśmy. Daliśmy tutaj 10. Raz, dwa. Zobaczcie, ukradłem śmietnik pani Frost. Teraz, gdy on się znowu zapełni i będzie chciała go wynieść, to będzie miała niespodziankę. Ponieważ ten prank polega po prostu na tym, że od dołu go rozkrajamy. I następnie, w momencie, gdy go podniesie, to wszystkie śmieci wypadną. A ona nie będzie miała pojęcia, że to nie jest po prostu rozwalony worek, tylko prank. 8, 9. Jeszcze raz od początku. Nie, no to długo. Jeszcze raz. Schodzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, 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 podwójnie liczyć, jeszcze raz. No ile? Od trzech policzek. Dobra, wypełnione znów śmieciami. Siadamy do ławki. 5, 6, 7, 8, 9. Gdzie? O! Ty co? Siadaj już, dobrze! Wszystko ci wyszło, dostajesz plusa, daj ten zeszyt, Trisus! A? Przestań ruszać ławki! Ja nie ruszałem, nie ruszał! Jakoby by ciebie nie było, a jednak jest... On cały czas tu siedział! No! Nic, dobra, nigdzie nie trzymaj poszedł. Zeszyt, masz plus! Znaczy, zapomniałam na... Tylko jeden? Bądź cicho, bo... Nie! Tak, chyba od pani coś... Coś tu śmierdzi! Z kosza! Trzeba to wywalić w końcu! O, co to zrobił? No miała pani dziurawy worek. Nie przyłapałam was, więc tym razem nic wam nie mogę zrobić. Ale następnym razem się uda. Pani Frost uważa, że dzień nauczyciela powinien być codziennie, więc stwierdziłem, że się do tego zastosuję, ale na swój sposób, ponieważ dzisiaj przygotowałem jej bardzo, bardzo pyszną babeczkę, aczkolwiek lekko ją zmodyfikujemy, ponieważ to jest odcinek z pranków, a nie odcinek z bycia miłym dla pani Frost, prawda? Więc będzie nam potrzebna... Dobra ta babeczka. Potrzebne nam do tego będzie pasta do zębów oraz specjalna posypka do tortów. I ta pasta do zębów będzie robiła nam dzisiaj za polewę. Wiecie, taka normalna miętowa babeczka, prawda? A teraz posypujemy to całe posypką. I wygląda to jak najlepsza babeczka, jaką kiedykolwiek jadłem. Ach. Nie, muszę dodać pani Frost. 13 listopada, Narodowy Święty Dzień, czyli... Nie wiem. Przepraszam bardzo, Dzień, Nauczyciela. No nie trzeba było was w ogóle pospieszać. I w takim przypadku, skoro jest Dzień Nauczyciela, to co robimy? Dajemy prezenty. Tak jest, brawo. Ja przygotowałem dla pani z okazji Dnia Nauczyciela prezent w postaci występu, uwaga! Wszystkiego najlepszego! Ale zjeżdżał! No! I to lagun, to nie jest krosan, to jest lagun! A ja mam dla pani prezent! Muffin! Wow! Proszę! Nie wiem, czy zasłużyłam sobie na takie darowizny, to trzymaj w zamian, możesz uderzyć kolegę! Nie! O Jezu, włosy jeszcze zostawi... Proszę, dziękuję bardzo, Boże, jak to w tych czasach ci uczniowie? To się pani przyda, dobra. To mi już matematyka w życiu przyda, więc uczy, bo będziesz... No kopać rowy, to już za dużo pieniędzy się dostaje. Będziesz grot! Kurwa, też za dużo pieniędzy się dostaje.
jak on będzie wrócił, to będę nauczycielem. Śmieszy cię, to chcesz babeczką w mordę? Nie. No, ja wiem. Zajmijcie się swoimi rzeczami! O Boże, przerwa na mafinka jak na... Miała świeży oddech! Spała! Ja dzisiaj nie tracę cierpliwości! Przyda się! Usiądźmy sobie delikatnie! O! Przepraszam bardzo, matko jedyna! Ej, ty Kuba! I możemy przejść do lekcji wychowawczej. Dzisiaj jest sprawdzian matematyki, a nikt w naszej klasie się znowu nie nauczył, więc jest jeden sposób, żeby go zdać. Strankować panią Frost przyklejeniem do niej ściągi. Ona zawsze się do nas odwraca tyłem, ponieważ jest bardzo nieuprzejma, albo chce pokazać tyłek. Aczkolwiek my dzisiaj przygotujemy sobie ściągę, którą ona będzie miała na plecach. Wystarczy mieć kartkę papieru, taśmę, ściągę, z której przygotujemy ściągę oraz markę. Teraz piszemy tutaj po prostu nasze wzory. Nasza ściąga jest gotowa, więc teraz tylko ukroimy trochę naszej taśmy i przygotujmy ją do przyklejenia do pani Frost. W takim razie możemy zaczynać pierwszy egzamin w tym roku. Czy coś się stało? Ja mam pytanie, czy wie pani, jak wygląda kula? Tak. Proszę, pan. Tak wygląda kula odbita. W tym momencie zakazuje dostajesz egzamin pierwszy, w którym mamy bardzo ciężkie równania, których nikt nie rozumie. Proszę uprzejmie. Co? I co to oddaj liczydło w tym momencie. A jak umiesz liczyć, to licz na siebie. Mi wszystko rodzice załatwiają. Proszę uprzejmie, widać, że ciebie nie mogli załatwić dobrze, to jak mają inne sprawy załatwiać. Tricus, parę takich rodzinnych zadań. Tata mówił, że dysleksem jesteś, proszę uprzejmie, ale... Dysleks. Proszę pani, a ja wiem, Pitagoras twierdzi, że matematyka śmierdzi. Tak, a ja twierdzę, że mam to naprawdę na kartkach zapisane, żebyście to rozwiązali. Ja się muszę odwrócić na chwilę, więc tak, nie można ściągać, nie można ściągać i nie można ściągać! A majtki? Nie o tej porze! Co ty się głupio pytasz? Zaczynamy, pytam sobie poradzić, masz jeszcze 3 minuty na rozwiązanie całego egzaminu, lekcja 2-4, pamiętaj! 3 minuty to z palcem w tym, no. Tyle cię robili, 4 minuty i widać jaki efekt! Długo, miałam się nie przepraszam, nie denerwować. Ej, mam ściągę, przykleję ją do pani i będziemy cały czas widzieć. Ej, to ścierano. Przepraszam bardzo, czy ty myślisz o ciebie? Długopis, upadł, poszedł po długopis. Już jest o, przecież to obok ciebie jest tamiska, nie obok niego. Ale wypadł. Powieszę ci jeszcze jedno. No nie, ty i tak tego nie rozwiążesz. Ja wszystko rozwiążę. Ma pani coś na plecach, jakąś muchę, ja ją rozwalę już. O, dobra, bądź. Dobra. Tricus, dziękuję bardzo, dobra. Daj zeszycik, jak masz, to ci od razu wstawię plusa. Zgłaszam brak zeszytu. Daj ten sprawdzian, od razu dam ci czwórkę. Dlaczego? Zamknij jabłko. Czwórka, a potem podwyższymy, jeżeli dobrze rozwiążesz. Zajebiście. Proszę uprzejmie. On czeknął. Nieprawda. Czas start. Ja tu skupię się na tym równaniu na tablicy. Przejdę się po klasie zobaczyć, czy nie ściągacie może. A pani zobaczy. Bra! Tu! A ja się tu odwrócę, bo mam parę rzeczy do zrobienia. Dobrze, tutaj. No nie, tak to nie będzie działało zdecydowanie. Zobaczcie, jakie fajne. Tu się to ustawi, tu się to wsadzi. No magia, zobaczcie. Patrzcie, jaki to warunek. Proszę pani, skończyłem. Ja też, już kończę. Już. Tak? Tak. Tak. Tak? Załóż to na głowę na chwilę. Nie! Fantastycznie! Proszę egzaminy, zbieram egzaminy! A tu się podpisujemy, dobrze? Loteria! Och, Tricus! Jako pierwszy skończyłeś egzamin! I napisałeś rzeczy, o których nawet nie wiedzieliśmy! Zobaczcie, jak pięknie wszystko rozwiązał! Tutaj jest plus! Nie no, muszę to zmienić na 5! Niesamowite! Tricus! Jesteś moim ulubionym uczniem! Dziękuję! Panie Krzysiu, proszę o egzamin! Gdzie ta pięć na stole? Co to jest? To pani zrobiła! Na psu z gardła wyjęty! Ale to pani pogięła mi! Ja tego nie przyjmę i jestem spokojna! To pani zobaczy, tu wszystko jest napisane! Dzwonię! Pani zobaczy! Tu jest E równa się M, C, S, M, Ty mi kitu nie wciśniesz, ale za to ja ten egzamin mogę ci wcisnąć, wiesz gdzie? Gdzie? Co? Jak?
W kolejnym pranku pomarzemy tablicę markerem permanentnym, a następnie pani Frost będzie kazała to sprzątać płynem do naczyń, ponieważ tym to się w miarę zmywa, ale już cały płyn do naczyń stąd wylałem i teraz do środka wleję slajma, więc w momencie, gdy pani Frost będzie chciała się pozbyć naszego markera, no to będzie miała niespodziankę, która jest bardzo, ale to bardzo slajmowa. Nie wiem, jak to tutaj wlać, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Udało się tutaj wcisnąć sporo slajma. Teraz trzeba to zamknąć i wytestujmy, czy działa. O, fu, patrzcie na to. O. Dobra, ten prank jest naprawdę epicki. O, telefon dzwoni. Dzień dobry, panie dyrektorze, jak dzień... A mój tata, proszę pozdrowić, no. Przepraszam, panie dyrektorze, proszę o chwilę. Zamknij się, prowadzę rozmowę! Przepraszam, panie dyrektorze, no, ciężkie zajęcia, bo bardzo... To... Dobra, masz! Mój ojciec! Halo? Jak to pani Frost do nas na kolację? Nie! Panie dyrektorze, a właśnie miałam mówić, że wzięłam pańskiego syna do tablicy, żeby mi rozwiązał jedno zadanie, bo tak się ponoć uczył! Przepraszam, na chwilę wyciszę. Trycus do tablicy! No ja mówię, to jest tak cudowne. To jest dziecko. Permanentny marker. To jest tak niesamowite dziecko, które robi wszystko tak dosłownie. Niesamowite. Przestań pisać. A, dupa. Tak. Ej! Panie dyrektorze, to był Grzesiek z trzeciej A. Zawsze tak robi, przeklina. Bardzo dużo złych rzeczy. Tak, zawiasy, no wyrzucimy go. Jakie zawiasy? Panie Frost! Tak, 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 rozwiązuje zadanie. Bardzo dobrze mu idzie, no. Trzymaj się, Mareczku, do zobaczenia wieczorem na kolacji. Przecież to mój mąż jest tłuku, przecież zawsze na kolację przychodzę do nas. Co to jest? No nie wiem, narysowałem sztukę. To masz! Jest street food. Masz farta, dlatego że te zajęcia to plastyka. I tutaj, wiecie, można... Przesuń się tutaj, o, popatrz. Można interpretować to na różne sposoby, więc usiądź na tyłku. A to jest dupa. No usiądź na niej. Dupę napisał. O! Odbierz telefon. Ale to jest główny bohater z ostatniej nie lektury. Nie interesuje mnie to. Pan dupa. Przez to, że twój stary jest dyrektorem, ja muszę teraz to wszystko posprzątać. Co jest... Trycus Grzesiek! Co to jest? Co to jest? Czy ja tym umyję tablicę na przykład? Zobacz! To popsuł się płyn! Jak popsuł? Wiem, że to twoja wina! To płyn się popsuł! Odsuń w tym momencie! Nie! Telefon się zaleje! Pani, telefon się zaleje! No, proszę, telefon. To telefon, Szona, po co innego, no! Pani jest naprawdę w porządku, ja panią lubię, proszę. Czy dyrektor chciał z tą porozmawiać? Chodź, posłuchaj. Tutaj, rozmawiasz tutaj! Dziękuję za lekcję! Już skończyli? Tak, tak! Wiecie co? Uznałem, że mój prank z muffinkiem jest bardzo chamski, więc przeproszę panią Frost i dam jej ulubioną bombonierkę z alkoholem. Ale wiecie co? Tak naprawdę to nie. Wykorzystam tę okazję, aby zrobić kolejnego pranka i te bombonierki są do niego właśnie idealne. Ponieważ zobaczcie, one mają to do siebie, że w środku mają whisky i da się je dzięki temu otworzyć, wylać z nich whisky, a następnie wlać musztardę. Zobaczymy, czy pani Frost lubi tylko alkohol, czy też musztarda jej zasmakuje. Czekoladkę trzeba otworzyć bardzo ostrożnie. Teraz potrzebujemy coś, żeby ją otworzyć. Udało się. Alkoholu należy się pozbyć. I teraz wlać do środka musztardę. O kurde, ludzie, to jest mega obrzydliwe. I jeszcze wlałem tego dużo więcej niż w środku było whisky, wiecie? Teraz to po prostu zamykamy z powrotem w ten papierek, wkładamy do środka i czekamy, aż pani Frost zje naszą czekoladkę. Ej, mordo, pani Frost widzę, że wiesz, tak niezbyt cię lubi, więc może o, dasz jej takie baryłki. Ja kupiłem, żeby ją przeprosić za tego pranka z muffinkiem, ale może to, wiesz, lepiej jak ty jej dasz. Daj, że skita, ona lubi whisky, nie? No tak, ona, pani Frost ze wszystkiego najbardziej lubi alkohol. Dzięki, stary, jesteś moim kumplem, najlepszy. Dzień dobry, klaso, już porozmawialiście ze sobą? Lista obecności naszej bardzo dużej klasy. Czy jest tutaj osobnik o imieniu Trycus? Nie ma, jest. Tak? Ja nie wiem. Ty jesteś Trycus. A to podchwytliwe pytanie? Czy twój ojciec jest dyrektorem? Tak. To Trycus. Tak. No to Trycus jest. Czy jest? No nie, Grześ, to nieobecny jak zwykły. Minus, masz jestem, tylko dwa. Jestem, no jak? Halo! Słyszałam! Bombonierka! Proszę pani, bo ja mam coś dla pani na przeprosiny, bo... Znaczy, w sumie to nie na przeprosiny. Po prostu myślę, że to ociepi trochę nasz kontakt nauczyciel-uczeń. Bez przesady, bez przesady. W jaki sposób masz na myśli ociepi? Wytłumacz! No, sporo można ociepić, chociaż z panią bym wolał zostać na poziomie nauczyciel-uczeń. Proszę. Wejdź na drabinę najpierw! Właź na drabinę! Właź! Nie pytaj nic, nie pytaj! Wchodź! Jeszcze! Wyżej!
Tak, żeś się wywalił. Nie, w końcu stanąłeś na wysokości zadania. Co masz na mnie możesz mówić? Mariumki... Nie wywyższaj się, zwłaszcza żartowałam! W tym momencie no, bo ci naprawdę to nieprzygotowanie to. Wracam do pani poziomu. Dobrze. Czyli niżej. No i w takim razie wyrównajmy poziomy. Tak, dziecko! Teraz pani jest wyżej, czyli na moim poziomie. Kurwa się to buja, Jezus. Dokładnie, pani. Teraz pani jest na wyższym poziomie, czyli na moim. Tak. Tak, proszę. Co? Proszę to dla pani. O! A whisky! Pani ulubione! O, nie trzeba był! Pani zejdzie, spokojnie. Proszę bardzo, pani siada. Przepraszam. Dziecko! Gdybym nie była nawalona w szkole, to mi się tak nie poruszę. Dziękuję bardzo! Ale gówniane te szafki robią. Grześ jak najbardziej dzisiaj jest obecny. Dziękuję. Weźcie zeszyciki i piszcie, a ja muszę tutaj rozpakować swój prezent i zająć się nim. Dobra, co się robicie, głupoty! Małe dwie! Chodźcie, Flore, ale... Ale! No co, i jedno normalnie Mariumki. A co? Niesamowita! A co? Ty coś! Tak, ja to Grzesiu dał! Grzesiu! Ty momencie! Czy to jest musztarda? Spójrzcie na to blisko! To! Ten rogal obrzydliwy! Co ty zrobiłeś? Dałeś mi tak... Nie to, że zmarnowałeś dobry alkohol, którego nie można pić w szkole? To jeszcze dałeś mi musztardę! Dzwoń do dyrektora! Halo? Pokaż na chwilę, skryj się! No! To boli! A my widzimy się na kolacji, bo wiem, że brałeś w tym udział! Nieprawda! Brałeś! To Grzesiu dał! No i szlak trafił, niedenerwowanie się! Siadajcie wszyscy! A ja zjem resztę, mam nadzieję, że nie są takie same! Zobaczcie, kolejny prank polega na tym, że musimy mieć długopis oraz farbę i musi być on koniecznie niebieski, dlatego że sprawimy, żeby nie zdawał się on w ogóle przezroczysty, tylko wypełnimy go całego farbą, a wkład sprawimy, że w ogóle nie będzie pisał. Więc w momencie, gdy ktoś będzie chciał go wypisać, to cała farba wyleje mu się wtedy na zeszyt. Gdy to otworzymy, to należy właśnie pozbyć się jeszcze wkładu. Otwieramy farbę i teraz wypełniamy to całe. Zobaczcie, jak to satysfakcjonująco w ogóle wygląda. O kurde, ale zaczyna się rozlewać. Dobra, jeszcze trochę. To idzie coraz ciężej, ale się wypełnia. O nie, ludzie. Jeszcze tylko odrobina. Może od tej strony uda się coś wlać. Tego nie przemyślałem. Jest w całości wypełniony. Teraz zróbmy tak, żeby od razu nie brudził. Czyli cały trzeba wytrzeć. Następnie odkroić prawdziwy wkład. Wsadzić od tej strony wkład do długopisu. Od tej strony jeszcze zatyczkę. I nasz prank jest gotowy. Idealnie niebieski długopis. Ej, zobacz. Co? O co chodzi? No, zwykły długopis. Nie, w środku jest farba, on nie jest niebieski. No. Kurde, ty, ale nie pisz. Może bo jak się rozleje? No, o to chodzi, to jest prank. Pani Frost! Przepraszam, co się znowu stało? Długopis mi nie działa. No mi też się wypisał, Mario, zobaczcie, no. Nie, straszna rzecz, straszna. A to się proszę, naprawi, co? Naprawi mu pani, bo pani się zna na tym. Pani już tyle lat uczy ludzi. Ja już wam pokazuję, najpierw wyjmuje się tą końcówkę, a następnie wstrząsa długopis. Co? Co? Całe notatki pani się zalały! Całe notatki mi się... Co? Zęby, zęby! Na zębach ma pani i na ustach! Czy wy jesteście normalną klasą? Nie! Ucieczka! Nodzicz! Nodzicz! A ja chciałam tym razem podziękować i chciałam wystawić im dobre oceny. No to nie! Zobaczcie na tego pranka. Mamy dzisiaj zajęcia z majsterkowania, więc wziąłem czekoladową piłę, zamontuję ją do kątówki i w momencie, gdy pani Frost będzie kazała coś przeciąć, to zamiast robić to, co każe, będę sobie jadł moją pyszną czekoladę. No nie jest to idealnie dopasowane, ale myślę, że się nie pozna. Zobaczcie. To co? Idziemy na lekcję. Przyszły te fantastyczne czasy, kiedy pierwszy raz w tej szkole możemy mieć lekcję z techniki. Polega to na tym, że ktoś bierze młotek, ktoś bierze gwoździe, jeden daje rękę, trzyma gwóźdź, a drugi z całej siły uderza. Co przynieśliście na zajęcie? Ja przyniosłem kątówkę. Ja piłem, ale nie wiem, co ja z tym będę robił. Co robiłeś? Co? Co robiłeś? Piłeś? Znowu pijesz na lekcjach? Jak? Dziecko, kuchni! Przyniosłem piłę! Kuchni! Srałeś? Srałem. No to wychodź w tym momencie. Nie, żartuję, nie srałem, nie. To jest piła, że ja przyniosłem piłę. Nie piłem, tylko piła. Dobrze, to zostań, przestań wymachiwać, bo syna dyrektora zaraz coś mu zrobisz. Dobra, ostrzegam! Mój ojciec jest dyrektorem. Więc zacznijcie ciąć stół na pół, czy co tam w ogóle macie robić na technice? Nikt mi nigdy nie powiedział, co mamy robić. Nie działa! Dobrze. Nie działa! On! Dobrze. Widziała pani co? Widziała...
Ostrzegam cię. Daj gruza. Jak ci idzie? Czy ty myślisz, że ja tu stoję dla żartów? Czy ja piszę to strasznie skomplikowane słowo na kartach? Bo mi się chce stać, czy się to widzę? Pani się zdenerwuje na mnie, ale ja pani... Ja się nie denerwuję, głośno... On mi obgryzł piłę. Zjadłeś piłę? Jak co? No ja wypluj to w tym momencie do higieniska, gdzie musisz wypluj to! On się wiecze, wypluj! Chodź do higieniski! Stawaj w tym momencie, chodź do higieniski! Zobaczcie, teraz potrzebujemy kole, mentosy, nitkę oraz nożyk, ponieważ przywiążemy po prostu mentosy nitką do samej góry tej Coca-Coli i następnie w momencie, gdy pani Frost odkręci butelkę, to wtedy mentosy padną do środka, a cała cola wybuchnie. Zobaczcie. Najlepiej jest go po prostu przykleić do tej nitki. Teraz dajemy jeszcze drugiego mentosa w ten sam sposób. Teraz to przyklejamy. Okej. Zdaje mi się, że jest to prank idealny, ponieważ zobaczcie, bardzo ostrożnie. Dajemy to tu i trzyma się to tylko i wyłącznie na tej nitce. Oby to się utrzymało, zanim to doniosę do klasy. Przyszła ta godzina, nieszczęsna godzina! Znowu 8.40! 45 minut minęło! 45 minut! Ja już mam dosyć tej klasy, po prostu nie a mogę ja mam pytanie, czy pani mąż jest smerfem? Na ustach coś. I wy się dziwicie po tym, że ja mam z nimi wytrzymać. Co to za głupie pytanie jest do cholery? Patrzysz się... na lekcja? Nie można pić, gdyby chodziło o Grzesia na przykład. To ja bym mógł. A jak chodzi o Dzinę, to mi bardziej nie można pić, a, o tego. No już, to pani... Konfiskuję to w takim razie. Dobrze. Małe dzieci, szkarady najgorsze. A, zabrała ci. Wracamy do lekcji, no. Zaczęłam pisać przez to, że ty to napisałeś wcześniej. No to gdzie jest zeszytak, co tam trzeba? Pani sobie kopuczę usta, bo pani ma brudne, niech pani się napije. Przestań mnie denerwować, rozumiesz? Bo coś się wydarzy na tych zajęciach, a ja nie będę ponosiła konsekwencji za te wszystkie sprawy. Muszę się napić. Przestańcie się tak japić, no! Dziecko kochane, Boże! Mam dosyć tej klasy! To jest ostatnia chwila, której ja będę uczyła w tej szkole! Jeżeli nie zostawicie łapę góry, ja wychodzę z tej klasy! A twój stary zbije cię pasem wieczorem! Nie śmiej się! Zaraz po pani Frost! Ja się z twoim ojcem, Grzesiek!